Zdrowia! Chińczycy w Ameryce wykupują wszystkie maseczki na twarz. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No zdrowia, potrzeba zdrowia. Jak zauważyliście ostatnie parę dni, no troszeczkę kaszle, troszeczkę smarczę, troszeczkę mam taki nos niewyraźny, głos niewyraźny i tak dalej, i tak dalej. Poszedłem dzisiaj do apteki, żeby kupić różne rzeczy, no na te rzeczy, które mam oraz jakieś inne. No i śmiesznie było, bo podszedłem, tam kobieta, która uzupełniała no, lekarstwa i inne przedmioty na półkach. Poprosiłem ją, zapytałem się, gdzie coś tam mogę znaleźć. Podchodzi Chińczyk i mówi, gdzie są maseczki? No ja akurat ona była, wykładała te maseczki z takiego wózeczka, położyła tam, mówi, no tu są. Wziął, mówi, ile tu jest? 50. To on mówi, no to jeszcze jedno pudełko wezmę. No i wziął te dwa pudełka z tych maseczek, no i poszedł. No ja tam stoję, sprawdzałem coś jeszcze na telefonie. Ona poszła za róg. Następny Chińczyk przybiegł i patrzy, mówi, gdzie tu są nie, no ja się go zapytałem, maseczek szukasz? A on mówi, tak. Ja mówię, no to tu są na dole. Spojrzał tam na dole, mówi, no nie, nie ma. Ja mówię, no to ta babka jest z tyłu. W następnej alejce. No to poszedł, wrócił z nią, ona sięgnęła, nie ma tych maseczek. Mówi, no to tu już jest ostatnie pudełko i wzięła z tego wózka. Dała mu do ręki i on mówi to samo. 50? Mogę wziąć 100? A ona mówi, nie, nie ma już. Wszystkie wykupione. Już nie mamy więcej, ale z magazynu wzięliśmy. No, tak to się kończy jedzenie najróżniejszych młodych wilków. Snake'ów, czyli tych węży, nie węży, lisy, nie lisy. Jedzą też nawet nietoperze, czy jedzą co tylko się da, nie jest to najlepsze. No i później ci ludzie, którzy sprzedają te mięso, kroją te mięso, sprzedają, zarażają się tymi wirusami bezpośrednio, później idą gdzieś dalej, kaszlą i rozprzestrzeniają to wszystko. Tam teraz zamknęli w sumie rejon, to jest potężny rejon, tam te największe miasto to tam ma z 10 milionów, cały rejon chyba z 18 milionów, pozamykali, wysłali wojsko, pozamykali stacje kolejowe, pociągi nie jeżdżą, no ludzie mogą samochodami przejeżdżać w jakimś ograniczonym stopniu, no ale nie wypuszczają nikogo, nie wypuszczają nikogo na zewnątrz. Wojsko siedzi, sprawdza termometrami, jakimiś takimi kamerami termicznymi, czy ludzie nie mają temperatury. No ale jest poważna sprawa. Światowo jeszcze się zastanawiają, że deklaracja taka raczej nie będzie. Czy jest to przesadzone? No jak był ten SARS, no to dużo bardziej niebezpieczny ten koronowy wirus, no bo on tam wygląda, jak się popatrzy tam tymi mikroskopami, czy jakimiś tam nuklearnymi mikroskopami, no to wygląda faktycznie jaka taka koronka, takie kółeczko z takimi boczkami. W 2003 roku, jak SARS był, no występował między innymi w Singapurze, to ja byłem w Singapurze w 2003 roku akurat, no i całe miasto to było po prostu puste, nikt nie przyjeżdżał, turystów nie było, no ale to faktycznie było tak, że jak się wchodziło na lotnisko, to kamera taka termiczna była skierowana na wszystkich, którzy dochodzili, no ale Chińczycy jakoś, ci ludzie podróżujący, tam jedną babkę zatrzymali w Nowym Jorku, no bo ona chwaliła się tam do kogoś w samolocie, ktoś ją tam podsłuchał, że ona brała lekarstwa, które obniżają właśnie temperaturę. No to trzeba być perfidnym jakimś człowiekiem, żeby
nie skasować lotu albo nie sprawdzić, czy ona faktycznie nie ma tego wirusa, a wziąć lekarstwa, żeby temperatura spadła, żeby wylądować. No, w stanie Washington 30-letni facet przypuszczalnie przez te parę dni, które był już w Ameryce, mógł zarazić tam do 30 osób. Stan Washington to jest, tak jak tutaj jest Ameryka, czyli Atlantyk, Nowy Jork, Washington, stolica. To tu jest Pacyfik z tej strony, Kalifornia jest tu, Seattle jest tu, Kanada jest tu. To ten Washington taki najbardziej, jak patrzycie na mapę, z lewej strony, od strony Pacyfiku. No i był właśnie akurat, był w tym mieście Wuhan, był w mieście Wuhan i no i ma to, wsadzili go do takiego 6 na 6 metrów na parę metrów wysokości pudło, tam powietrze wymieniają, robot go obsługuje, dają mu tam jedzenie, to wszystko jest dezynfekowane i tak dalej, i tak dalej. No wszystko to taki film był w 2011 roku, zakażenie, zarażenie można powiedzieć, zarażenie, gdzie tam Gwyneth Paltrow grała, no i to właśnie wszystko jest, praktycznie rzecz biorąc, kto oglądał ten film, no to jest zwierciadło tego wszystkiego, no bo to też, to zawsze się to tak odbywa, no te nietoperze są zjadane przez, powiedzmy, węże są zjadane przez ludzi, którzy tam uważają, że jak zjedzą węża, to od razu będą silni, czy jak dalej, ci rzeźnicy się zarażają, no niestety trzeba jednak chyba ten zmienić te kwestie jedzeniowe egzotycznych. No wiadomo, w Wenezueli zjedli z głodu zebry i inne żyrafy, no ale to była inna sytuacja. W Chinach jedzą co popadnie, no bo z kurczaka to zjedzą łapki, dzioby, szyjki, nie szyjki, kuperki. No ale branie się za szczury czy inne egzotyczne, no to nie jest najlepsze. No 18 milionów zablokować przez rząd, no to jest poważna sprawa. No i wygląda na to, że jednak ta masowa komunikacja, pociągi, autobusy i tak dalej, no pozwala zablokować. No powinna być jakaś odpowiedzialność wśród ludzi, nie powinno być oszukania, no ale czy to jest plaga, czy to jest czarna śmierć ze średniowiecza, która tam wybiła połowę Europy? No raczej nie jest. To statystycznie, proporcjonalnie to nie jest tak dużo. W 2003 roku, jak była cała ta epidemia SARS-a, no to tam była gdzieś 800 osób zakażonych tym wszystkim, zarażonych, z czego powiedzmy 10% umarło, czyli 800, no ale na te 8 tysięcy to 7 tysięcy były właśnie w Chinach i w Hongkongu, no i tam 650 to właśnie było tam w Ameryce tam znaleźli, no ale to doprowadzili do porządku, nie było ofiar śmiertelnych. Nawet w Chinach, no to te ofiary śmiertelne to są jednak wśród ludzi starszych, no dwa przypadki na te 25, no to te osoby miały po 89 lat, wszyscy byli starsi niż 48, no ale ten nawet co miał 48, no to miał jakieś tam cukrzycę, jakieś kwestie sercowe i tak dalej, i tak dalej. Także zakażenie, zarażenie tym wszystkim, no to następuje tą drogą kropelkową, także jeżeli ktoś tam harcze i smarcze i ludzie są dosyć blisko, to się przeskakuje. Cały ten wirus, no to ostrzegają, że będzie coraz gorszy, coraz gorszy. On sam w sobie, to on się ewoluuje w ten sposób, że on troszeczkę spowalnia, no bo jeżeli byłby coraz gorszy, no to nie byłoby jak
przeskakiwać na następnych, tak, tak że wirus sam w sobie jest na tyle mądry, jeżeli można tak powiedzieć, że osłabia się, żeby po prostu przetrzymać. Ilość zakażeń, zarażeń jest coraz większa, no ale siła jest coraz mniejsza, no bo nikt nie wykończy. Wirus nie wykończy sam siebie, tak? Dziwna sytuacja, dziwna reakcja. Troszeczkę to taki dramat jest. No już był ten dramat telewizyjny, że był ten heteroseksualny AIDS, że było Ebola co parę lat, ten świńska grypa, te H1N1 i ta świńska grypa podobnież, no to i tak była słabsza nawet niż takie normalna grypa, a SARS też nie był taki straszny. No paranoja, można powiedzieć, że część ludzi po prostu dostaje szału. Ilość ludzi, którzy umiera nawet w Ameryce na normalną grypę, no to są spore ilości na te 30, na te 300 ponad milionów, no to tam w 2 czy 3 sezony temu, no to tam umarło parę tysięcy, no ale to znowu zwykle właśnie to jakieś komplikacje związane z czymś innym. Chińczycy, czy powinienem kupować te maseczki w tym czasie, czy powinienem uciekać od tego Chińczyka, który sam był wystraszony? No, chyba nie. No, każdy w zasadzie powinien robić to, co no, chyba robi normalnie, jeżeli jest gdzieś na zewnątrz, no to jak wraca, to myje ręce, nawet jak gdzieś jest, to myje ręce. Jeżeli kaszle, no to też nawet dla przyzwoitości, jeżeli wie, że nie ma tego, to powinien wyjść, a jeżeli widzi, że ktoś kaszle, no to też, czy smarka, to też wyjść. No i to wszystko jakoś się ureguluje i samo zdechnie, ten wirus sam się skończy. No na pewno tragedie są dla tych osób, czy dla tych rodzin, co tam się dzieje, no ale to nie jest to dżuma, nie jest to czarna plaga, kiedy oni chodzili i krzyczeli: wystawiajcie swoich zmarłych, wystawiajcie swoich zmarłych, no bo to też to był problem, że ludzie trzymali tych zmarłych, bo się bali i nie było komu grzebać. Później te szczury żywiły się tymi zmarłymi, to wszystko przechodziło naokoło. Można powiedzieć, że pensje w średniowieczu poszły w górę tylko dlatego, że zaczęło brakować pracowników. No ale te choroby, ospy wieczne, nie ospy, to jednak wykończyły setki tysięcy, czy tam miliony ludzi. No ale te pokolenia, powiedzmy, się uodparniały. Także to co ospa wieczna wykończyła tych wszystkich Indian amerykańskich, no, którzy też przyszli 10 tysięcy lat temu. W Rosji byli ludzie, którzy przeszli przez cieśninę Beringa, no bo cieśnina Beringa 10 tysięcy lat temu, no to poziom oceanu, no to w zasadzie był mórz i oceanów był 100 metrów niżej, także przeszli suchą nogą, te wszystkie lodowce, nie lodowce, to robiły góry, także wody było mniej, no i przeszli tam. No i po tych 10 tysiącach latach, kiedy Europejczycy odporni na wszystkie te choroby dotarli, no to Indianie umierali po prostu na potęgę, no bo nie byli odpornieni. Gruźlica w Ameryce nie jest groźna, czy malaria, no bo są w stanie wyleczyć, no ale w wielu krajach na świecie gruźlica, malaria, no to zbiera swoje żniwo, no bo ich nie leczą, tak, także to jest, no jest to mieszanka medyczna, kulturowa, jak daleko jest zaawansowana ta cywilizacja i tak dalej. Ja dojdę do siebie za parę dni, no już lepiej się czuję. Mam nadzieję, że nie mam właśnie tego.
na 90%, na 99,9% nie mam. Chińczycy sami w sobie, mam paru znajomych Chińczyków, no to oni się przejmują tym wszystkim, rozmawiają na ten temat. Wielu z nich, jak wspomniałem, kupuje maseczki. Zdrowia! Zdrowia jeszcze raz zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z indziej o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.